Witam Was jesiennie, cieplutko. Nie ma dzisiaj słoneczka. Jestem sama, oczywiście dalej ktoś wie, także opowiem Wam. Co Wam opowiem? Nie wiem, co Wam opowiem. Chciałam Was pozdrowić tylko, a może Wam coś do tego dołączę. Może powiem o tym, że warto być fajną osobą, warto być ciepłą osobą, warto być szczerym, tak? Nawet jak nas osoby nie znają, to przylgną do nas, bo jeżeli emanujemy takim uśmiechem, ciepłym, dobrocią, jeżeli te osoby wyczują w nas szczerość, to chętnie będą z nami, tak? Bo wielu ludzi właśnie w moim wieku, dorosłych, kochani, wymyśla różne historyjki, różne bajki. Ja nie wiem po co. No właśnie. Śmieszne to jest, bo mi się wydaje, że w naszym wieku to już nie przystoi zmyślać, tak? Ja nie wiem, czy ktoś chce komuś zaimponować czymś, czy tej osobie się wydaje, że ona jest mądrzejsza od tej drugiej. Nie mam zielonego pojęcia. Ale się zdarza. Widzę nawet, bo gro jest osób, mam na Facebooku. Mam Was, kochani, cudownie jesteście, ale się czasami zdarzają takie osoby. Ja zanim sobie tam zaproszę, to sobie piszę właśnie. Ostatnio był pan, który miał nawet 3 konta. Był tą samą osobą, miał swoje zdjęcie tu i miał tu. I ja się pytam, a czy zna tą osobę? On mówi, że nie zna, a potem mówi, że to jego brat, a to był on. No nie, no śmieszne rzeczy. Ludzie próbują wciskać kit komuś, bo myślą, że w internecie go nikt nie zna, tak? Ale on sobie nie zdaje sprawy, że zna go ktoś z jego przyjaciół. I czasami jest tak, że będzie ten wspólny znajomy i odkryje go, tak? A w ogóle wcześniej czy później to i tak wyjdzie. Nie ma sensu najmniejszego kłamać, bo po co, tak? Ja kogoś lubię za to, jaki ktoś jest spontaniczny, wesoły, szczery i tak dalej, tak? Mi jest niepotrzebne jego jakieś tam życie, opowieści, co on ma, czy on nie ma, czy żeby mi imponował. Po prostu ja patrzę na tą osobę, fajnie mi się gada, fajnie mi się śmieje. No po prostu tak luzacko wydaje nam się, że się znamy od lat i to jest super, tak? A ludzie, nie wiem, chcą robić kogoś konia, zakładają fałszywe profile. Kochani, nawet moja koleżanka założyła fałszywe. Druga osoba założyła, nawet wiem kto, to już nie chciałam jej pisać, kim jest, po co to. I takie nieszczere. I ludzie na Facebooku wierzą tej osobie. A wystarczy dokładniej poczytać posty czyjeś, tak? Skupić się. I nie da cię robić balona. A ludzie hura, hura, klik, 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 przytakują. Czasami pomyślcie troszeczkę, nie? Może Wam to niepotrzebne, ale na przykład ja zwracam uwagę, bo ja nie chcę, żeby ktoś mi robił balona. Po co? Że ktoś mi kit wciska, tak? I zdarzyło mi się to. Ja nie będę mówić nazwiskami, ale zaufałam dziewczynie. Pokochałam ją całym sercem. Wiele bym oddała za tą przyjaźń. No i niestety jej igraszki, jej kłamstwa, jej czepianie się do mnie, namawianie innych przeciwko mnie, zniszczyło to, tak? I czy mi jest przykro? No nie. Bo ja sobie idę dalej swoją drogą, a ona idzie swoją drogą, tak? Ja nie będę się przejmować takimi osobami, tylko dałam jako przykład, tak? Że szkoda, bo wcześniej czy później tak inne osoby się zorientują. Tak jak ja się zorientowałam, tak? Ale mniejsza o to. Ja przynajmniej staram się, jeżeli coś mówię, obiecuję, staram się dotrzymywać, tak? Jeżeli ja wypiszę na Facebooku, słuchajcie, ja zrobię to czy to oficjalnie, a za chwilę ja tego nie zrobię, no to musiałabym to zrobić. Nie obiecuję nic, tak? Wielkie halo, że ja to zrobię na pewno i tak dalej, a potem niby wszyscy zapomną, ale na przykład ja nie zapominam.
To jest tak jak podpis, tak? Jeżeli ja się podpiszę w banku czy gdzieś, to jest mój podpis. To czyli, że ja mam jakieś zobowiązanie. Jeżeli ja wam coś obiecuję, jak ja bym tu powiedziała dzisiaj, słuchajcie, kochani, jutro zabawię się w morsa i skoczę do wody, tak? I nie zrobiłam tego, no to jakie ja daję świadectwo, tak? No to nie mówię tego, że skoczę, albo jak już powiedziałam, to muszę skoczyć niestety, czy mi będzie zimno, czy nie. Dlatego ja cenię sobie szczerość, tak? Na pewno wady mam, ale szczerość, uczciwość, takie właśnie relacje koleżeńskie, zawsze sobie to ceniłam. I wtedy właśnie, kiedy przyjaźnie przetrwają, kiedy jesteśmy szczerzy, tak? Bo nawet jakby wyszło coś tam, jakiś zgrzyt, no bo różnie w przyjaźniach, znajomościach jest, coś może wyjść, tak? Jakieś nieporozumienie, to i tak te osoby do siebie wrócą. Dlaczego? Bo one są szczere, tak? Bo tej osobie z tą było super, bo one się czuły niesamowicie, a jakieś tam małe zawirowanie wyjaśnia się i znowu jest super, ale jeżeli ktoś jest nieszczery, bazuje tylko na nieszczerości, na fałszywości, to nie ma przyszłości, tak, taka przyjaźń, taka znajomość, bo to się ukruszy po prostu, tak? To tak jak ułamek, coś się trzyma, już się odkleja i musi runąć. Także ja zachęcam do takich właśnie szczerych rozmów, pogadów i zauważcie, jak się idzie do kogoś, jak ktoś przychodzi do was, od razu mówi o innej osobie, nie o sobie, albo wyciąga z was wszystkie informacje, a o sobie nie mówi nic, nawet jak taka nowa znajomość i cały czas drąży, wyciąga z was, a o sobie nie powie nic, no to też już jest, wiadomo, że to już jest trochę takie z przymrużeniem oka będzie znajomość, tak, czy przyjaźń, bo to takie wyciąganie informacji. Ja na to zwracam uwagę, uczę się cały czas, oczywiście się uczę i dalej jestem, kochani, zielona. Całe życie to jest nauka, ale uwierzcie mi, odkąd więcej jest ludzi na mojej drodze, to szybciej się uczę, tak? Bo kiedyś były tylko moje, tam okolice, moi znajomi, co stykał się człowiek ciągle z tymi samymi osobami i już tak nie zwracało się uwagi, co kto mówi, co robi, bo już tak się ich znało, czyli ten umysł tak jakby był uśpiony. Ale teraz, kiedy znam coraz więcej osób, to muszę być bardziej tak jakby trzeźwo myśląca, z otwartymi oczami i bardziej to jakby sercem odbierać, a najbardziej, uwierzcie mi, jest ten odbiór serca najdokładniejszy barometr co do przyjaźni i co do znajomości. No i co, no to chyba tyle, bo to nie jest zbyt takie, temat nie jest zbyt, żeby go rozciągać w nieskończoność. Także ja was całuję, zaprzyjaźniajcie się jak najbardziej, kochajcie ludzi, idźcie z otwartością, z miłością, z uśmiechem, a i tak kto ma zostać, to zostanie, a kto ma odpaść, to odpadnie. I naprawdę nie żałujmy niczego. Jeżeli nawet było fajnie, króciutko z tą osobą, jeżeli to nawet był jeden dzień, nawet kiedyś tam przejazdem, powiedzmy, nawet chwila, tak jak ja jechałam, czy w samolocie, czy w pociągu, fajnie się z kimś pogadało i to jest fajne, tak? I nie żałujmy, oj, był ktoś i tej osoby już nie ma, jej nie zobaczę. No trudno, ale było te parę minut, czy 10, 20, czy godzinę fajnie. Tak? I żyjmy tymi chwilami, tymi co fajne, a to co niefajne sobie tam odkładamy na taką kubkę, a potem wywozimy na wysypisko śmieci i utylizujemy albo w kosmos wysyłamy i już nie wracamy do tego. I ja was tak całuję, kochani, kocham was i pozdrawiam was serdecznie, buziaczki.